W miejscowości Koszyn w gminie Nowa Ruda oficjalnie otwarto nową świetlicę wiejską. Inwestycja została zrealizowana dzięki rządowym środkom, a jej koszt wyniósł 550 tysięcy złotych. W uroczystości otwarcia wzięli udział zaproszeni goście, m.in. senator Aleksander Szwed, radni gminni, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy. Gospodarzem nowej świetlicy zostało sołectwo Koszyn. Odkąd zostałam sołtysem, bardzo mi zależało, żeby takie miejsce tutaj powstało i właśnie dzięki pani wójt Adrianie Mierzejewskiej, która zrozumiała nasze potrzeby, mamy tą świetlicę wiejską. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Przed chwilą w przemówieniu przekazałem informację, że wszystkie samorządy powiatu kłodzkiego w ramach tych czterech edycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład otrzymały 272 miliony złotych. Powstały nowe hale sportowe, powstały baseny, zmodernizowane zostały drogi gminne, powiatowe, powstały sieci wodociągowe, kanalizacyjne i powstały tak piękne inwestycje, jak właśnie ta sala, która jest właśnie za mną. Wartość inwestycji to 550 tysięcy złotych, 95% dofinansowania właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Także no mamy niejako dzisiaj podwójne święto. Podwójne święto w sołectwie Koszyn, bo otwieramy nową świetlicę, ale też spotykamy się w Dniu Matki, także w tym szczególnym dniu wszystkim mamom chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dzisiejsza uroczystość jest piękna dla nas i piękna i bardzo ważna dla naszej społeczności, dla naszego koła gospodyń. I to w dużej mierze zawdzięczamy naszej pani sołtys Agnieszce Orzuk, i która też nas tu przewodzi w kole gospodyń. Ona to właśnie wydeptywała ścieżki tam, gdzie trzeba, żeby ten piękny obiekt powstał tu na tym naszym placu. I to ona nie szczędziła ani sił, ani zdrowia, ani rodziny, by w środku była pięknie wyposażona. Świetlica będzie wykorzystywana na potrzeby mieszkańców danej społeczności. Czyli jeżeli ktokolwiek z mieszkańców będzie chciał zorganizować inicjatywę dla mieszkańców sołectwa, bądź też mieszkańców gminy, będzie miał pomysł na wykorzystanie tego obiektu właśnie na takie cele, to może to zrobić darmowo. Koła głównie skupiają się wokół świąt katolickich, wokół świąt państwowych, przygotowują różnego rodzaju ozdoby, potrawy i na ten cel na pewno świetlica będzie wykorzystywana, ale wiem, że są tutaj osoby, które chcą organizować warsztaty dla dzieci, spotkania o tematyce historycznej, jak również wiele innych wydarzeń, na które znajdą się pieniążki. Koszyn pięknieje, inwestycja jest zrealizowana, mamy już świetlicę wiejską. Kolejną inwestycją będzie plac zabaw w nowe urządzenia, w którym w tym roku już gmina Nowa Ruda będzie realizowała. Będą to urządzenia dla dzieci różnego właśnie typu, czyli na przykład będzie zjeżdżalnia, tak zwana trolka, ziemna trampolina, urządzenie takie wielofunkcyjne dla małych dzieci i większych, także na pewno dzieciaczki będą zadowolone.